Nazywam się Mateusz Wnukowski i dziś chcę Tobie powiedzieć o Bogu żywym, o Bogu, którego poznałem osobiście w moim życiu. Ja chcę Ci dzisiaj mówić o żadnych religii, żadnej tradycji. Chcę Ci powiedzieć o tym, że ja Go spotkałem 5 lat temu. Byłem człowiekiem, który chodził do kościoła, robiłem religijne rzeczy, chodziłem bardzo często do kościoła i wiesz, po ludzku wyglądało, że wszystko jest dobrze, ale ja w głębi serca wiedziałem, że nie jest dobrze. Ja wiedziałem w głębi mojego serca, że ja nie znam w ogóle Boga, że ja nie znam osobiście Jezusa. Ja byłem człowiekiem, który był z pozoru ludzkiego bardzo dobry. Chodziłem w białych szatach i mówiłem sobie, ale jestem dobrym człowiekiem, ale ja mam dobre uczynki. Ale pewnego dnia usiadłem do Biblii i przeczytałem o tym, że nie jesteś złymi z uczynków, ale przez wiarę. Z uczynków, ale przez wiarę. Nie. I nie można sobie na to zasłużyć. Na zbawienie nie można sobie zasłużyć. A ja chciałem zasłużyć sobie na zbawienie. Byłem człowiekiem zniewolony pornografią. Kilka godzin chciałem się zabić w swoim życiu. I pewnego dnia usłyszałem na ulicach Warszawy o Jezusie. Usłyszałem o tym, że On jest dobry, że On mnie kocha, że On mi przebaczył moje grzechy, że ja nie muszę żyć w swoich zniewoleniach. I ja zawołałem do Niego i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie. Jezu, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojej interwencji w moim życiu. I On w jednej chwili przyszedł jak wielka bomba do mojego życia i zmienił moje życie. I przyszedł z jasnością, ze światłem. Słowo Boże nam mówi, że jeżeli wezmiesz imienia Pańskiego, będziesz zbawiony. I ja tam 5 lat temu wezwałem Chrystusa. Wezwałem, powiedziałem: przyjdź do mnie, zmień moje życie. I On przyszedł. I dzisiaj głosimy Wam o tym, że Bóg nie jest gdzieś tam w kościółku. To nie jest jakaś Maryjka, to nie jest jakiś Jezusik w żłobku, to jest wielki Król Królów i Pan Panów i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. To jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię i ja takiego Boga poznałem, takiego Boga doświadczyłem w moim życiu i chcę Ci powiedzieć o tym, że Ty też możesz Go doświadczyć, że Ty też możesz się pojednać dzisiaj z Bogiem. Wystarczy, że uwierzysz w tą prostą prawdę Bożą, że On umarł za Twoje grzechy, że On zmartwychwstał, że On przebaczył Ci Twoje grzechy i zawołasz do Niego i powiesz: Jezu, przyjdź do mnie, Jezu, chcę Cię poznać osobiście, chcę, żebyś dzisiaj zaufał Jezusowi, żebyś dzisiaj wyznał Go jako swojego Pana i Zbawiciela, żebyś dzisiaj zwrócił się do Niego. On powiedział w swoim słowie, że tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miałeś do człowieka Łopata na krzyżu Golgoty, że On przywiózł swoje ciało do krzyża, a myśli był zdrowy. On przyjął swoją świętą krew za Twoje i za moje grzechy. Ale jest jeden problem w człowieku. Tym problemem jest jego ego, jest jego egocentryzm. To jest jedyny grzech, który Cię oddala. I dlatego Słowo Boże nam mówi, że musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Potrzebujesz zrezygnować z twojego ego, z swojej niezależności od Boga i poddać się Jemu całkowicie. A jeżeli to zrobisz, Boże moc przyjdzie do Twojego życia. Wolność, pokój i radość przyjdą do Twojego życia i gwarantuję Ci, że Twoje życie będzie zbierać wygląd zupełnie inaczej. Ten bity pałac, diabeł, nie musi Cię nękać, nie musi Cię bić, nie musisz chorować, nie musisz cierpieć biedy, możesz żyć zupełnie zwycięskim, nowym życiem tutaj na ziemi. Możesz żyć ponad tym wszystkim, jeżeli dzisiaj zauważysz do Jezusa, jeżeli dzisiaj podasz Mu swoje życie, On zmieni je całkowicie. Tutaj są ludzie, którzy chcą się o Was modlić. Jesteśmy ludźmi, którzy modlimy się za ludzi. Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, jeżeli zmagasz się z jakimkolwiek cierpieniem, to przyjdź tutaj do nas. Będziemy się o Ciebie modlić. Przyjdź ze swoimi chorobami, ze swoimi demonami, abyśmy mogli tutaj na tym miejscu uwolnić Cię z tego. Bóg jest dobry, przyjdź do Niego. Zawołaj do Niego dzisiaj i oddaj Mu swoje życie. Amen.